Nasza gospodarka rozwija się bardzo dobrze, nawet nadspodziewanie dobrze. To, jak szacowaliśmy konieczność naszego zatrudnienia czy jego zwiększenia rok temu, zupełnie nie przystaje do realiów dzisiejszych. Dzisiaj mamy bardzo duży kłopot z pozyskaniem pracowników i wydaje się, że nie będzie lepiej. Dlaczego tak jest? Dlatego, że wzrost produkcji stali surowej na ten rok to około 5-6%, a wzrost zużycia wyrobów stalowych to 2-3%. Jeżeli chodzi o ten wzrost w Polsce, jest on znacznie wyższy niż w krajach sąsiednich. Podobne sytuacje mamy, jeśli chodzi o kruszywa. Wzrost rynku kruszyw szacujemy na 5-10% w skali roku do 2020 roku. Podniesiony jest ze 107 miliardów złotych do 135 miliardów złotych limit finansowania programu budowy dróg krajowych. To w oczywisty sposób przełoży się na zwiększenie tego rynku. Podobnie jest na nieco mniejszych rynkach. Obserwujemy ten wzrost praktycznie wszędzie. Mamy nadzieję, że potencjał przewozowy będzie rósł ze szczególnym uwzględnieniem kolei, ponieważ on rósł 5-6% rocznie jako potencjał całego transportu. My natomiast mamy nadzieję, że przesunie się to bardziej w kierunku kolei i że kolej będzie większym beneficjentem tego wzrostu rynku transportowego. W tej chwili najważniejszym chyba problemem dla nas są sprawy kadrowe. W wyniku naturalnych odejść mamy zmniejszenie kadry w poszczególnych zawodach. Staramy się to uzupełniać. Niektóre z naszych spółek zależnych przyjęły w pierwszym półroczu nawet ponad 500 pracowników i cały czas jest to mało z punktu widzenia tego, że zwiększamy swoją działalność. Czyli potrzebujemy nie tylko uzupełnienia kadry, ale również zwiększenia tego potencjału związanego ze wzrostem potencjału przewozu. Będziemy starać się ten problem w najbliższych miesiącach rozwiązywać.